Każdego roku staram się dla Was przygotowywać kilka filmów na temat telewizorów. Nie tyle z perspektywy profesjonalisty, bo takim nie jestem, co raczej zwykłego, przeciętnego konsumenta, który chce ocenić urządzenie z perspektywy normalnego użytkownika. Producentów sprawdziłem już kilka, ale jeszcze nigdy nie omawiałem dla Was produktów od Philipsa. Mimo iż na co dzień od prawie 3 lat moje oświetlenie w mieszkaniu jest oparte na Philips Hue, a Wy niejednokrotnie pisaliście mi, abym obadał telewizory od Philipsa, bo oferują bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Zatem proszę, zapraszam na pierwszy z dwóch filmów, w którym postaram się Wam omówić telewizor Philips 55PUS8857, czy jak to woli 8807. Nawiasem mówiąc, nienawidzę takiego nazewnictwa. Nadmienię jeszcze, że w grudniu powinien pojawić się drugi film poświęcony również przekątnej 55 cali, ale już z ekranem OLED. I rzecz ostatnia, bo dla mnie bycie fair względem widzów to podstawa. Za film nie dostałem żadnej gratyfikacji finansowej, producent jest na tyle pewny swojego urządzenia, notabene bardzo dobrze, że nie ingerował w treść merytoryczną filmu. Postanowiłem, że za rok zrobię materiał, w którym opowiem Wam, jak sprawdzają się oba telewizory, więc urządzenia nie są zwracane do producenta. Produktów nie sprzedaję, nie wystawiam na aukcjach, jednak oznaczam lokowanie produktu, bądź co bądź jest to barter. Jeżeli chodzi o zawartość opakowania, klasyka w czystej postaci. Kabel zasilający, dwuczęściowa nóżka, mnóstwo papierologii, śrubki do mocowania oraz pilot. Telewizor jest wystarczająco dobrze zabezpieczony, aby mieć pewność, że nic mu się nie stanie podczas podróży, a nawet podczas jednoosobowego wyjmowania z pudełka, przykręcania stędu czy umiejscowienia na półce problemu nie ma. Wszystko zrobiłem sam i jako niezbyt duży chłop nawet się nie spociłem. Panowie, dacie radę, wasza żona może już tylko pachnieć i oglądać swojego męża w naturalnym środowisku. W temacie designu, umówmy się, telewizor jest dla ludzi niezamożnych, niezbyt wymagających czy oczekujących gwiazdki z nieba i w tej kategorii prezentuje się naprawdę świetnie. Śmiem pokusić się o stwierdzenie, że wygląda na znacznie droższy niż w istocie jest. Seria Philips The One jest dostępna w urządzeniach o różnych przekątnych. 43 cale, 50, omawiany dzisiaj złoty środek 55, a jest także 65, 75 oraz duży 86-calowy. Telewizor pod względem jakości użytych materiałów to w głównej mierze tworzywo sztuczne imitujące świetnie szczotkowane aluminium, szczególnie pilot oraz samo aluminium. Nic nie trzeszczy, nic nie stuka, jest bardzo solidnie. A już szczególnie jeszcze raz to zaznaczę, uwzględniając cenę. Ramki są grubsze, aluminiowe kanty lekko wystają ponad matrycę, ale dla samego bezpieczeństwa osób posiadających dzieci to duży plus. Tak, mówię to z własnego doświadczenia. Z tyłu standard WESA, bardzo przyzwoita waga ze stędem łącznie 17,9 kg oraz bardzo sensowny pobór mocy na poziomie 138 kWh w HDR-ze oraz przy włączeniu w trybie SDR82. Tryb czuwania to zaledwie 0,3. 55-calowy ekran LED w rozdzielczości 4K w klasycznych proporcjach 16:9 o wymiarach 123 cm szerokości oraz 79 wysokości. Dla stanowczej większości mieszkań przekątna wręcz idealna, ani duży, ani mały, taki w sam raz. Więcej niż w sam raz jest, jeżeli chodzi o porty. 4 HDMI ARC, z czego dwa pierwsze, HDMI 1 i HDMI 2, są dostępne w wersji HDMI 2.1 wraz ze wsparciem 120 Hz, trybem VRR oraz wszystkie obsługują HDR10+, oraz Dolby Vision. Mamy dwa porty USB, złącze słuchawkowe, digital audio, sieciowe, satelitarne oraz antena telewizyjna. O samych filmach i grach zaraz opowiem. Audio jest co najwyżej przyzwoite. System to 20-watowe nagłośnienie wspierające DTS Plify, jednak do pełnej frajdy dźwięku oraz poczucia kinowych doznań, mimo wszystko polecam sparować telewizor poprzez Bluetooth z jakimiś głośnikami lub zainwestować w soundbar od producenta. No ale to tylko moje zdanie. To, co zawsze wyróżnia telewizory Philips, to inteligentne oświetlenie Ambilight z tyłu urządzenia, w tym przypadku trzystrefowe. Jako fan Philips Hue mogę powiedzieć tylko jedno, uwielbiam, tym bardziej, że nie bawimy się tutaj w żadne dodatkowe inwestycje, pokroju mostek sterujący, osobne lampy, żarówki czy sam box podłączany pod telewizor. Tutaj wszystko masz zawarte w telewizorze lub w apce, którą możecie bezpłatnie ściągnąć z App Store bądź Google Play. Synchronizacja oświetlenia z obrazem, dźwiękiem, ustawienie koloru flagi danego kraju to nie tylko gadżet. To dla mnie poszerzenie obszaru doznań podczas oglądania filmów, a już szczególnie podczas grania w gry. I jak w filmach daje to świetny efekt, tak w grach to już jest wczuwa totalna. Co ważne, jeżeli ktoś nie siedzi w technologii, to nic nie szkodzi. Obsługa Ambilight jest banalna i myślę, że lada dzień moja najmłodsza córka to ogarnie. Dobrze, chociaż to ma po tatusiu. Oczywiście dobra cena, oświetlenie adaptacyjne, duża ilość portów, na nic się zdaje, jeżeli obraz będzie marny. I zaznaczam, LED to nie OLED. Znamy plusy i minusy jednej technologii. O tym drugim opowiem Wam za tydzień, dwa. Są ludzie, którzy najzwyczajniej w świecie boją się inwestować sporo siana w OLEDy, martwiąc się tym samym potencjalne wypalenie. Rozumiem, szanuję, nie będę tego negować. Poza tym nie ukrywajmy, w obecnych czasach każda złotówka, może 5, jest na wagę złota. I jak kontrast jest pod względem OLEDa co najwyżej przyzwoity, tak kąty widzenia są naprawdę świetne. Sam ekran jest podświetlany diodami PFS LED i
i myślę, że dla stanowczej większości tego typu wyświetlacz będzie wystarczający do nocnego, jak i codziennego oglądania czy grania w gry. No i tutaj z pomocą niewątpliwie przychodzi nam wcześniej wspomniane oświetlenie Ambilight, które może znacznie wzmocnić wrażenie z kolorystyki prezentowanego obrazu. Telewizor działa na Android TV 11, który o dziwo sprawdza się naprawdę dobrze, dając nam dostęp do każdej większej aplikacji streamingowej, takiej jak Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon, Rakuten TV, Apple TV i znacznie więcej. Oczywiście za sprawą otwartego systemu oraz dostępu do usług Google'a mamy możliwość instalowania dodatkowych gier, sparowania pada czy korzystania z asystenta głosowego. Tak również w języku polskim. Jak na co dzień korzystam z dedykowanej podstawki Apple TV 4K w mniejszym telewizorze tutaj na dole oraz w salonie na górze w większym, tak w przypadku Philipsa nie czułem takiej potrzeby. Nie wiem, co konkretnie miało na to wpływ, bo Android TV spotykam już nie pierwszy raz. Może pilot. Jak wiecie, nie lubię dużych pilotów, ba, bardzo ich nie lubię. Przypominają mi dzieciństwo z początku lat 90. i jak nadal trzymam się swoich poglądów, tak muszę powiedzieć, że pilot od Philipsa wygląda po prostu elegancko i z klasą, a już szczególnie jego surowy, minimalistyczny i futurystyczny design. Na nim poza klawiaturą pełnowymiarową mamy także dedykowane przyciski do asystenta Google'a, Netflixa, Rakuten TV, Amazon Prime Video czy Ambilight. I jak VOD na telewizorze ogląda się satysfakcjonująco, tak granie w gry to już niemal pełne wykorzystanie możliwości konsol nowej generacji, łamane na aktualnej generacji. Niezależnie czy gramy na Xboxie Series X oraz PlayStation 5, wsparcie 120 Hz, czy zmienne odświeżanie wraz z możliwością włączenia dla mnie najważniejszego trybu 40 FPS, to sama frajda. A dodając do tego Dolby Vision oraz HDR10+, dostajemy naprawdę solidny telewizor nie tylko do gamingu, ale także do oglądania filmów. No i jeszcze raz to powiem, w rozsądnej cenie. No właśnie, cenie. Aktualnie, tak jak patrzyłem, ten model jest dostępny w cenie około 3700 zł. To kwota niemal taka sama, za ile można kupić wersję 50-calową i niewiele niższa niż 3500 zł za 43 cale. A uwzględniając to, że jest to świeży model, blisko dwa razy tańszy niż tegoroczne modele OLEDowe konkurencji, to otrzymujemy bardzo sensowną propozycję dla większego grona odbiorców. Tak, to nie jest OLED. Ramki są grubsze, sporo w nim tworzywa sztucznego, a dwa wbudowane głośniki mogłyby grać głośniej i lepiej, no ale właśnie cena. W ramach niej dostajemy solidny 55-calowy ekran LED 4K ze wsparciem 120 Hz, fantastyczny personalizowane oświetlenie Ambilight, wygodny i stabilny Android TV, a przynajmniej na tym konkretnym modelu, wsparcie dźwięku przestrzennego, akceptowalny pobór mocy oraz naprawdę oryginalny pilot. Patrząc na urządzenie poprzez pryzmat ceny oraz możliwości, jakie nam oferuje, to naprawdę solidne urządzenie. I mówię to z perspektywy użytkownika prawie 3 razy droższego 65-calowego OLEDa oraz około 6 razy droższego OLEDa o przekątnej 83 cale. Dla osób dbających o finanse, lubiących się z oświetleniem Ambilight oraz posiadających konsole aktualnej generacji, pozycja jak najbardziej warta uwagi, bo to po prostu solidny telewizor. Kropka. A jak Wam podoba się nowa seria od Philipsa? Ktoś z Was używa Philipsa? Mamy na sali jakichś fanów Ambilight? Zachęcam do kulturalnej dyskusji w komentarzach, a tymczasem kłaniam się nisko, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Do zobaczenia. See ya.